Kierowca widoczny na nagraniu zdecydował się na wykonanie manewru wyprzedzania pomimo wyraźnie widocznej podwójnej linii ciągłej, co oznacza zakaz takiego działania. W rezultacie zablokował możliwość kontynuowania jazdy kierowcy nagrywającemu, który poruszał się swoim pasem zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Kierowca BMW przejechał przez rondo w dosłownym tego słowa znaczeniu, nie stosując się do zasad ruchu drogowego. W trakcie tego manewru uszkodził zarówno znak drogowy, jak i swój pojazd, co dodatkowo potwierdza brak ostrożności i odpowiedzialności w jego zachowaniu. Kierowcy widoczni na nagraniu, zbliżając się do tunelu, poruszali się z wyraźnie zbyt dużą prędkością jazdy. Takie nierozsądne zachowanie stwarzało poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu i mogło prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Kierowca Volvo poruszał się po drodze z nadmierną prędkością, co już samo w sobie stanowiło zagrożenie. Następnie zatrzymał się przed sygnalizacją świetlną wskazującą czerwone światło, jednak po chwili ruszył, mimo że sygnalizacja nadal nie dawała pozwolenia na jazdę. Warto podkreślić, że zielona strzałka, która pozwoliłaby na warunkowy skręt, w ogóle się nie zapaliła. Kierowca zlekceważył sygnalizację świetlną i postanowił przejechać za sygnalizator, pomimo że czerwone światło paliło się już od dłuższej chwili. Co więcej, wykonał ten manewr z pasa przeznaczonego wyłącznie do skrętu w prawo, jadąc prosto. Takie zachowanie było nie tylko nieprzepisowe, ale również bardzo niebezpieczne. Na nagraniu widać pojazd zaparkowany w jednym z najmniej odpowiednich miejsc, jakie można sobie wyobrazić, na lewym pasie ruchu. Choć należy docenić ciężką pracę kurierów, to jednak takie parkowanie przekracza wszelkie granice rozsądku i odpowiedzialności. W porze nocnej kierowca dopuścił się skrajnie nieodpowiedzialnego i niebezpiecznego zachowania, zjeżdżając na przeciwny pas ruchu i jadąc prosto na czołówkę z samochodem nagrywającego. Gdyby autor nagrania w ostatniej chwili nie odbił w prawo, mogłoby dojść do bardzo poważnego zdarzenia drogowego. Film ukazuje kierowcę, który bezmyślnie poruszał się pod prąd na drodze, co samo w sobie stanowi ogromne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Na nagraniu możemy dostrzec, jak przez jego nieodpowiedzialne zachowanie niemal doszło do poważnej kolizji czołowej. Taka sytuacja stwarza realne niebezpieczeństwo nie tylko dla osoby prowadzącej pojazd, ale także dla innych uczestników ruchu. Na nagraniu widzimy drogę z ograniczeniem prędkości do 90 km na godzinę. Autor filmu porusza się z prędkością około 80 km na godzinę, co jest zgodne z przepisami. W pewnym momencie pojawia się jednak inny kierowca, który postanawia wyprzedzić nagrywającego pomimo obowiązującej linii ciągłej, co jest wyraźnym naruszeniem przepisów. Dodatkowo wyprzedzający porusza się z prędkością znacznie wyższą niż dopuszczalna na tym odcinku drogi, co potęguje niebezpieczeństwo. Funkcjonariusze policji zauważyli kierowcę Audi przekraczającego dozwoloną prędkość. Policjanci próbowali zatrzymać pojazd, wysyłając odpowiednie sygnały, jednak kierowca zareagował na to ucieczką. Podczas próby ucieczki kierowca wykonał szereg niebezpiecznych manewrów, w tym niemal doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem. Nagranie przedstawia nieodpowiedzialnego kierowcę, który w trakcie manewru wyprzedzania omal nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym pojazdem nadjeżdżającym z naprzeciwka. Na tym nagraniu możemy zobaczyć nieodpowiedzialnego kierowcę białego pojazdu, który wymusił pierwszeństwo, powodując sytuację skrajnie niebezpieczną. Jego działanie niemal doprowadziło do kolizji z innym uczestnikiem ruchu. Materiał przedstawia nieostrożnego kierowcę, który z niejasnych powodów jechał pod prąd. Autor nagrania, widząc tę niebezpieczną sytuację, zdecydował się zatrzymać swój pojazd, aby umożliwić kierowcy powrót na właściwy pas ruchu. Na nagraniu widzimy kierowcę, który w bardzo krótkim czasie dwukrotnie wyprzedzał inne pojazdy w sposób skrajnie nieodpowiedzialny, powodując ryzyko zderzenia czołowego. Jego brawura naraziła życie i zdrowie wielu osób poruszających się po tej drodze. Tego rodzaju zachowanie jest przykładnym obrazem skrajnej lekkomyślności za kierownicą. Film przedstawia sytuację, w której kierowca czerwonego pojazdu na rondzie zdecydował się pojechać w lewo, co jest niezgodne z zasadami ruchu drogowego. Trudno określić, czy był to wynik jego roztargnienia, czy celowa próba skrócenia drogi. Autor filmu najprawdopodobniej zainteresował się specyficznym pojazdem poruszającym się po drodze. Chcąc uwiecznić go na kamerze, zaczął nagrywać. Niespodziewanie jednak kierujący tym pojazdem traci równowagę i przewraca się na środku drogi. Miejmy nadzieję, że cała sytuacja zakończyła się bez większych obrażeń. Nagranie ukazuje bezmyślnego kierowcę, którego brak rozwagi mógł doprowadzić do kolizji z samochodem nagrywającego. Na szczęście autor filmu wykazał się refleksem i intuicyjnie skręcił w lewo, unikając zderzenia. Sytuacja ta pokazuje, jak kluczowe są szybkie reakcje w obliczu niebezpiecznych zachowań innych uczestników ruchu. Na filmie widzimy, jak autor nagrania poprawnie zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, aby przepuścić kobietę przechodzącą przez pasy. Niestety, inny kierowca, ignorując przepisy i zasady bezpieczeństwa, przejeżdża przez przejście bez zatrzymania. Tego rodzaju zachowanie jest nie tylko nieodpowiedzialne, ale także bardzo niebezpieczne dla pieszych.
Film przedstawia przykład rażącego wykroczenia drogowego i jazdy pod prąd. Chociaż każdy kierowca może popełniać błędy, tego rodzaju zachowanie jest skrajnie nieodpowiedzialne i nie powinno mieć miejsca na drodze. Materiał przedstawia lekkomyślnego kierowcę, który postanowił przejechać przez rondo w dosłownym tego słowa znaczeniu, ignorując zasady ruchu drogowego. Co więcej, taka nadmierna prędkość na rondzie mogła spowodować kolizję. Takie zachowanie jest wyrazem braku rozwagi i odpowiedzialności za kierownicą. Materiał przedstawia sytuację z udziałem rowerzysty, który w sposób nieprzepisowy wjeżdża na przejście dla pieszych, zamiast zejść z roweru i przeprowadzić go tak, jak nakazują przepisy. Nagrywający, chcąc zwrócić uwagę na nieprawidłowe zachowanie, używa klaksonu. Reakcja rowerzysty oraz brak świadomości obowiązujących zasad ruchu drogowego stają się przyczyną wyraźnej irytacji autora nagrania. Nagranie uwieczniło agresywny manewr kierowcy Peugeota, który w sposób ryzykowny i nieprzemyślany zajechał drogę autobusowi na ruchliwej drodze. Takie zachowanie mogło doprowadzić do poważnej kolizji. Kierowca Mercedesa w sposób jednoznaczny wymusił pierwszeństwo na autorze nagrania. Dodatkowo swoim manewrem zajechał mu drogę, powodując zagrożenie na jezdni. W tle nagrania można usłyszeć frustrację osoby nagrywającej, która szczegółowo komentuje sytuację, zwracając uwagę na nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy. Na filmie widzimy kilku kierowców, którzy zignorowali czerwone światło na sygnalizacji świetlnej. Ich lekkomyślność nie tylko zagrażała bezpieczeństwu innych, ale także wzbudziła zdziwienie i oburzenie kierowców czekających zgodnie z przepisami na zmianę świateł. Autor nagrania, ruszając zgodnie z przepisami na zielonym świetle, został zmuszony do nagłego manewru, kiedy inny kierowca wymusił na nim pierwszeństwo i zajechał mu drogę. Tego rodzaju sytuacje, pomimo zachowania przepisów przez jednego uczestnika ruchu, pokazują, jak nieprzewidywalne mogą być drogi publiczne. Film przedstawia sytuację, w której kierowca postanowił w ostatniej chwili skręcić w prawo, mimo że światło na sygnalizacji wskazywało już czerwony sygnał. Nagły i nieprzemyślany manewr nie tylko złamał przepisy, ale także stworzył poważne zagrożenie na drodze. Na nagraniu można zauważyć większy pojazd, którego kierowca podjął się wyprzedzania autobusu w skrajnie nieodpowiednim momencie. Takie zachowanie było niebezpieczne zarówno dla wyprzedzanego autobusu, jak i innych uczestników ruchu. Film pokazuje kierowcę białego Mercedesa, który na drodze podjął się wyprzedzania w bardzo ryzykownym momencie, niemal doprowadzając do zderzenia czołowego z nadjeżdżającym pojazdem. Wyraźny brak rozwagi oraz nadmierny pośpiech kierowcy stanowiły poważne zagrożenie dla wszystkich wokół. Kierowca czarnego Dodge'a zaprezentował na drodze szereg niebezpiecznych i nieprzepisowych manewrów. W materiale widać, jak w sposób agresywny wpycha się między inne pojazdy oraz przejeżdża na czerwonym. Pamiętajmy, że drogi publiczne to nie miejsce na takie lekceważące zachowania. Film ukazuje nietypową sytuację. Pojazd jadący przed autorem nagle gwałtownie hamuje, po czym z jego pasażerskich drzwi wyskakuje mężczyzna. Wyskakujący pasażer po upadku na jezdnię szybko się podnosi i zaczyna podchodzić w stronę nagrywającego. Widząc rozwój sytuacji, autor nagrania postanawia odjechać, unikając ewentualnego konfliktu.